W studiu Radia 5 Julia Kawałko, wolontariusz szlachetnej paczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bycia wolontariuszem szlachetnej paczki polega na? Polega na pomaganiu innym, na mądrej pomocy, którą chcemy nieść teraz w tym okresie świąt. Wielokrotnie apelowaliśmy przy okazji naszych informacji również o to, by zgłaszali się wolontariusze. Jest to odzew? Jak najbardziej. Wolontariusze się zgłaszają, e, dzwonią, przychodzą. Pomagają, e, potrzebujemy dużo rąk do pracy, ponieważ paczki będą ciężkie. Nigdy za dużo, tak? Oczywiście. E, to przedział wiekowy, e, płeć, jak to statystycznie wygląda? E, generalnie częściej chętni wolontariuszami zostają kobiety, ale mamy też mężczyzn. E, jeżeli chodzi o wiek, bardzo chętnie pomagają gimnazjaliści, licealiści, są też osoby w średnim wieku, przedział tak naprawdę od 16 do 50, 60, 70 nawet lat. Poruszyliśmy takie kwestie bardziej techniczne, to teraz te teoretyczne, szlachetna paczka, czyli? Szlachetna paczka niesie pomoc wszystkim osobom potrzebującym, które takiej pomocy potrzebują. W tej chwili skupiamy się na pomocy rodzinom, nie w sensie tego, żeby w tych rodzinach były dzieci, ale w sensie tego, aby to było gospodarstwo domowe. Czyli pomagamy osobom starszym, schorowanym, z niepełnosprawnością, rodzinom wielodzietnym i innym w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Ale to takich akcji jest mnóstwo. Dlaczego ta jest inna niż inne? To prawda, takich akcji jest dużo. Ta akcja charakteryzuje się tym, że zanim jest udzielana pomoc, zbierany jest wywiad i dowiadujemy się, jakie konkretne potrzeby ma rodzina. W związku z tym możemy nieść pomoc taką, jakiej ona potrzebuje. Nie każda rodzina potrzebuje ubrań, nie każda rodzina potrzebuje żywności. Jest niesiona pomoc specjalistyczna, na przykład rodzina potrzebuje pieluchomajtek, na przykład rodzina potrzebuje jakiegoś specjalistycznego sprzętu i my taki sprzęt postaramy się pomagamy zakupić. Czyli to jest... Taki list do świętego Mikołaja, wy zamieniacie się w tego świętego Mikołaja i w 100% staracie się spełnić te zapotrzebowanie wskazane przez rodzinę? Tak, jest to pomoc celowa. Każda rodzina przedstawia nam swoje potrzeby i takie trzy główne, najgłówniejsze potrzeby, które ta rodzina wyróżnia, staramy się spełnić. Często są to rzeczy podstawowe, typu jedzenie czy chemia domowa. Natomiast czasem zdarza się, że na przykład rodzinie popsuła się pralka. Jest to duży koszt, w związku z tym prosi nas o to, abyśmy taką pralkę podarowali, jeżeli jest taka możliwość. I w szlachetnej paczce darczyńcy właśnie takie prezenty starają się robić. Prezenty, które niosą realną pomoc. Jak znajdujecie darczyńców? Czy zgłaszają się sami? Czy to poprzez pocztę pantoflową, przez internet, przez media społecznościowe? Darczyńcy zgłaszają się sami. Została otwarta baza rodzin w listopadzie i darczyńcy sami wchodzą na bazę rodzin na stronie szlachetnej paczki i wybierają sobie rodzinę, której chcą pomóc. Są tam opisy rodzin, zostało tam napisane, czym ta rodzina się charakteryzuje, w czym jest bohaterska, w czym, jakie ma zainteresowania, czego potrzebuje i ro, każdy darczyńca wybiera sobie konkretną rodzinę, której pomaga. W Suwałkach ile to rodzin? W Suwałkach jest to 47 rodzin, którym postanowiliśmy w tym roku pomóc. Czego potrzebują? Potrzebują głównie jedzenia, środków chemii domowej, ale tak jak też wspominałam, potrzeby specjalistyczne, na przykład pieluchomajtki czy nowa pralka. Jeżeli chodzi o weryfikację tych rodzin, to jak to przebiega? Yeah. <sighs> Wolontariusze złożyli wizytę, jedną wizytę albo dwie, dwie wizyty każdej rodzinie, zbadali ich potrzeby, dowiedzieli się też, jakie mają dochody, ponieważ pomoc jest niesiona osobom, które tego potrzebują. W związku z tym są pewne wymagania i progi, które muszą te rodziny spełnić. I na podstawie tych dwóch rozmów, dwóch wywiadów, które trwają mniej więcej od godziny do trzech godzin, jest podejmowana decyzja, czy pomagamy danej rodzinie, czy nie pomagamy. Z roku na rok coraz więcej rodzin w suwałkach potrzebuje pomocy? Czy może jakaś tendencja spadkowa? Myślę, że pomocy potrzebuje mniej więcej porównywalna ilość rodzin, ale na pewno faktem jest, że program 500 Plus jakby zmienił trochę sytuację rodzin wielodzietnych. Ponieważ rodziny wielodzietne zawsze potrzebowały tej pomocy najbardziej, a w tej chwili jednak najbardziej potrzebującą grupą są osoby starsze i schorowane. Ponieważ one mają niezmieniające się dochody, które często nie zapewniają im podstawowych środków do życia. Szlachetna paczka działa przez jakiś czas, są prezenty, a później te rodziny. W jakiś sposób kontaktują się z Wami? Utrzymywany jest kontakt z wolontariuszami? Niektóre rodziny życzą sobie takiego kontaktu i wtedy możemy taki kontakt podtrzymywać. Natomiast niektóre rodziny nie chcą kontaktu na dłuższą metę. Też wstydzą się czasem. W związku z tym to zależy dużo od sytuacji każdej rodziny. Spotykamy się dzisiaj w studiu poniekąd po to, by zachęcić naszych słuchaczy do tego, by wsparli sprawdzoną już wieloletnią akcję Szlachetna Paczka. Kogo szukamy tym razem? Szukamy tym razem. Chętnych, którzy chcą przyjść i pomóc nam w pracach fizycznych, typu noszenie paczek, chcą też z nami porozmawiać, dowiedzieć się o tym, jak to wszystko wygląda, które chcą wziąć udział w przyszłych latach w szlachetnej parce, ale nie bardzo wiedzą, z czym to się je i na czym to polega. Takie osoby zapraszamy. Zapraszamy też osoby, które chcą coś jeszcze podarować osobom potrzebującym. I jeżeli ktoś coś chciałby przynieść, to prosilibyśmy o trwałe środki żywnościowe które są z długim terminem ważności oraz które, środki chemiczne. Które przydadzą się zawsze w każdej rodzinie. Oczywiście, a szczególnie teraz przed świętami. Gdzie się zgłaszać? Spotykamy się w sobotę od godziny 10 w PWSZ Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na ulicy Noniewicza. Zapraszamy wszystkich chętnych, tym bardziej, że przewidziane są atrakcje. Szczegóły programu oczywiście na pewno można znaleźć w internecie. To akcja ogólnopolska, 70-tysięczne miasto sowałki Na tle kraju wypada, jeżeli chodzi o te 47 rodzinne stadiony. Statystycznie dobrze czy statystycznie źle odbiegamy od jakiejś średniej? Powiem szczerze, że wypadamy świetnie, ponieważ w naszym mieście nie mieliśmy lidera, czyli osoby, która koordynuje pracę wolontariuszy. I jedna z pań została liderką tymczasową, doskonale poradziła sobie z tym zadaniem i tak naprawdę poradziliśmy sobie z odwiedzaniem tych rodzin i całą pracą w ciągu trzech tygodni, co jest, wydaje mi się, ogromnym osiągnięciem, tym bardziej, że jesteśmy wolontariuszami, czyli osobami, które wykonują swoją pracę nieodpłatnie. Kiedy prezenty trafią do potrzebujących rodzin? Prezenty trafią w sobotę i. W niedzielę, w godzinach, które są dostosowane do możliwości każdej rodziny i również każdego darczyńcy, ponieważ do niektórych rodzin pojadą również darczyńcy, jeżeli zechcą, jeżeli te rodziny wyraziły zgodę. To jeszcze zapytam z punktu widzenia wolontariusza ile Pani czasu poświęciła na szlachetną paczkę w tym roku? Myślę, że poświęciłam jakieś 50 godzin swojej pracy na rzecz szlachetnej paczki. To i dużo, i mało. Sporo. mają trójkę dzieci, sporo. O proszę. Zachęcamy do pomocy. Zapraszamy. Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie się spotykamy? PWSZ, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, godzina 10 w sobotę. Zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie się dużo działo, będzie bieganie, będzie spotkanie, będzie kawa, herbata. Zapraszamy. I słodkie ciastko. Również. Julia Kawałko, wolontariusz Szlachetnej Paczki była Państwa i naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu.